trudny dla nas dzień, bo tutaj trudno cokolwiek powiedzieć sensownego po takiej porażce. Szybko stracona bramka w dużym stopniu ustawiła to spotkanie. Pokazuje, jak mocno musimy się dźwignąć. A jedyne, co pozostaje powiedzieć z naszych ust, to przepraszam w kierunku naszych kibiców, naszych fanów, bo nie wypada nam takiego rezultatu osiągnąć. Tak powiem. Jest to trudny moment w przypadku serii porażek, a taką odnotowaliśmy. Na pewno ten mental jest kluczowy i no niestety dzisiaj nie stanęliśmy na wysokości zadania, bo stracona bramka nasze szeregi wpuściła taką niepewność i to było widać później w naszych poczynaniach. Zagraliśmy słaby mecz, słabe spotkanie, a trzeba podkreślić, że Legia narzuciła od razu swoje warunki i strzelając szybko bramkę, w jakiś stopniu ustawiła sobie to spotkanie. Była dzisiaj bardzo skuteczna, grała z polotem i na głębszą analizę na pewno ten czas poświęcimy najbliższy, bo już za tydzień gramy kolejne spotkanie i to jest dla nas istotne, żeby do tego spotkania jak najlepiej się przygotować. Na pewno jest to bardzo trudny moment. Nie chodzi tylko o dzisiejszą porażkę, ale myślę o tej serii i o tym, jaką drogę musimy przejść, żeby z tej sytuacji wyjść. Tak naprawdę jest to trudny moment.